Tym filmem chcę odpowiedzieć Wam na bardzo ważne i niezwykle często zadawane pytanie, czyli czy cukrzyca typu drugiego jest chorobą uleczalną? Powiemy sobie też, czy lekarze chcą naszego dobra oraz od czego tak naprawdę zależy powodzenie terapii. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Nie Słodzę. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Nie Słodzę. Jak możecie wiedzieć, ja z wykształcenia jestem psychologiem, a na co dzień zajmuję się popularyzowaniem wiedzy na temat cukrzycy w internecie. Dzisiaj w tym filmie będę jednak mówił najbardziej jako pacjent, bo jak wiecie, sam choruję na cukrzycę i to już od 10 lat. Od jakiegoś czasu i mam wrażenie, że coraz częściej mówi się o tym, że cukrzycę typu drugiego można całkowicie wyleczyć. Na YouTube możemy znaleźć lekarzy i innych specjalistów, którzy mówią, tak, cukrzycę można wyleczyć, a także tych, którzy mówią, że nie, bo jest to choroba nieuleczalna. To kto do cholery ma rację? Czy ktoś tutaj kłamie? No i komu wierzyć? Postaram się dzisiaj zrobić to, co umiem najlepiej, czyli Wam to wszystko najprościej wytłumaczyć, ale ostrzegam, że to, co dzisiaj powiem, nie dla wszystkich może być przyjemne. Jak rozwija się cukrzyca typu drugiego? Do rozwoju cukrzycy typu drugiego dochodzi w ten sposób, że najpierw pojawia się u nas insulinooporność. Ona spowodowana jest najczęściej tym, że jesteśmy otyli i mamy za mało aktywności fizycznej. Stajemy się coraz mniej wrażliwi na insulinę, więc musimy produkować jej więcej i więcej. Z upływem lat, kiedy nic z tym oporem na insulinę nie robimy, no to insulinooporność postępuje. W dalszej kolejności pojawia się tak zwany stan przedcukrzycowy. W nim poziom insuliny jest wysoki, ale pojawia się też coś nowego, czyli podwyższony poziom cukru. Jeżeli i z tym nic nie zrobimy, no to insulinooporność postępuje i dochodzi do rozwoju cukrzycy typu drugiego. Tutaj już produkcja insuliny spada i podnosi się jeszcze mocniej poziom cukru. I do tego nadal towarzyszy nam insulinooporność. I teraz, żeby zrozumieć dalszą część filmu, musimy zacząć myśleć o tych trzech zaburzeniach, niejako o trzech osobnych schorzeniach. Musimy zacząć o nich myśleć jako linii, jako takim kontinuum, ok? Czyli tutaj na początku mamy czynniki zmniejszające wrażliwość tkanek na insulinę, dalej mamy insulinooporność, potem stan przedcukrzycowy i na końcu cukrzycę typu drugiego. Pacjent jest natomiast takim samochodzikiem, który sobie po tej linii jedzie i z biegiem lat przechodzi bardzo płynnie w kolejne etapy. Zmienia mu się poziom wydzielanej insuliny i poziom cukru. Czy da się ten samochodzik zatrzymać albo cofnąć? Co to znaczy wyleczyć cukrzycę? Kiedy słyszycie, że można wyleczyć cukrzycę, to co sobie myślicie? Ja sobie myślę, że będę musiał coś zrobić. Na przykład wziąć jakieś leki, zmienić jakoś dietę, poddać się czemuś jeszcze, no i będę zdrowy. Czyli nie będę musiał przyjmować leków, mój poziom cukru będzie w normie, insulina też będzie w normie, a ja będę żył tak jak zdrowe osoby. Czyli będę sobie co jakiś czas jadł słodycze, będę sobie pił soki owocowe, będę jadł banany, a mój poziom cukru nadal będzie w normie. No bo przecież tak jest u zdrowych osób, prawda? Też kiedyś byliście zdrowi, no to pewnie pamiętacie. To teraz powiem Wam, że jeżeli ktoś Wam mówi, że mając cukrzycę jesteście w stanie wyzdrowieć właśnie w taki sposób, no to ta osoba kłamie albo bardzo mocno nagina prawdę. Cukrzycę można cofnąć. Cukrzyca typu drugiego jest wyjątkową chorobą. Nie jest taka jak choćby, nie wiem, zapalenie płuc, czyli że jesteśmy w stanie tej choroby się całkowicie pozbyć. Cukrzyca typu drugiego może natomiast zostać cofnięta. Cofnięta, czyli niezlikwidowana, usunięta czy pokonana. Fachowo ten stan nazywa się remisją choroby. Pamiętacie rysunek z samochodzikiem? W zależności od etapu choroby jesteśmy w stanie zatrzymać, a nawet całkiem cofnąć jadący samochodzik do poprzednich stacji. Z tym, że im dalej ten samochodzik zajechał, tym trudniej jest go zatrzymać i cofnąć. Doskonałym przykładem jest to, że pacjenci, u których wprowadza się leki czy insulinę, są w stanie zrobić tak, żeby za jakiś czas nie musieć przyjmować insuliny czy tabletek, ale leczyć się za pomocą samej diety. To są żadne czary, to jest możliwe. Ja znam takie osoby i pewnie sami słyszeliście takie historie, prawda?
to jak te osoby to robią? Przede wszystkim wdrażają odpowiednie leczenie. Jak można cofnąć cukrzycę? Czytałem niedawno przegląd 99 badań na temat tego, co jest najskuteczniejsze w cofaniu cukrzycy. Okazało się, że najbardziej trzy metody. Operacje bariatryczne, czyli takie polegające najczęściej na zmniejszaniu żołądka, diety niskokaloryczne, czyli na przykład spożywanie tylko 900 kalorii dziennie, diety niskowęglowodanowe, w tym dieta ketogeniczna. Okazało się, że pacjenci stosujący te metody nie tylko poprawili poziom cukru, zmniejszyli tym samym poziom hemoglobiny glikowanej, ale również znacząco zmniejszyli insulinooporność. Głównie przez zmniejszenie masy ciała. Otóż odtłuszczenie tkanek powoduje, że stają się one bardziej wrażliwe na insulinę, przez co możemy wydzielać jej mniej, spada przez to insulinooporność, no i możemy zrezygnować z części leków albo ze wszystkich i jedynie będąc na właściwej diecie kontrolować poziom cukru. Brzmi to strasznie prosto, prawda? Więc dlaczego tak niewielu osobom się to udaje? Bo to w praktyce jest dość trudne. Czy lekarze chcą naszego dobra? Słuchajcie, są na YouTube kanały, na których w kółko mówi się o tym, że lekarze są głupi, bo nie leczą pacjentów, tylko przepisują im leki, że lekarze nigdy nie mówią pacjentom, że mogą cofnąć chorobę, nie polecają im niczego, co może im pomóc, tylko co najwyżej chwilowo poprawić im poziom cukru, a na końcu i tak przepisują insulinę i tyle. Nie podoba mi się to, ponieważ uważam, że jest to zwykła manipulacja i chęć zjednania sobie ludzi. Tak zwani zwykli lekarze i dietetycy są na tych kanałach przedstawiani jako ci źli. Często jako albo niedouczeni, albo po prostu kupieni przez koncerny farmaceutyczne. To jest moim zdaniem bardzo prosta manipulacja, która polega na stworzeniu wspólnego, wymyślonego wroga i przedstawianie siebie samych jako jedyna słuszna droga i jedyny ratunek. Uważam, że to manipulowanie diabetykami i dzisiaj chcę się temu zdecydowanie sprzeciwić. Prawda jest taka, że wielu lekarzy chce naszego dobra. W kontekście cukrzycy typu drugiego mówi się non-stop o tym, że trzeba zmienić dietę i wprowadzić na stałe aktywność fizyczną. Ja sam jestem pacjentem. Byłem w szpitalu, wiem co się tam mówi, jakie materiały edukacyjne dostają pacjenci. Mówi się tam o najważniejszych zaleceniach. Przykładowo, że trzeba uprawiać regularną aktywność fizyczną, że trzeba ograniczyć ilość spożywanych węglowodanów. Przykładowo, w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego jest nawet mowa o tym, że można ograniczyć spożywanie węglowodanów nawet do 25% całego zapotrzebowania w kalorie na dzień. Że trzeba do minimum ograniczyć ilość spożywanych węglowodanów prostych. Że trzeba utrzymać odpowiednią masę ciała, czyli często trzeba schudnąć wiele kilogramów. A także, że to wszystko wprowadzamy na stałe, a nie na 2 miesiące. Nikt przed nami tego nie ukrywa. Mówi się to pacjentom w zasadzie od samego początku, ale po prostu większość z nas, umówmy się, ma te zalecenia w głębokim poważaniu. Większość diabetyków, osób z insulinoopornością czy stanem przedcukrzycowym albo nie robi nic w związku z chorobą poza braniem leków, albo przechodzi na dietę na kilka miesięcy, a potem wraca do stanu sprzed diagnozy. Czy wina leży po stronie pacjenta? Słuchajcie, ja nie chcę oczywiście całej winy zrzucać na pacjentów. Ja wiem, że dostęp do edukacji i lekarzy powinien być znacznie większy, ale mimo wszystko bardzo duża część winy leży jednak po naszej stronie. Powiedzcie, co ma zrobić lekarz, kiedy przychodzi do niego pacjent z cukrzycą, która rozwijała się u niego przez wiele lat zaniedbań? Przecież wszyscy wiemy, że otyłość i cukrzyca nie powstają od tak, tylko są wynikiem bardzo wielu zaniedbań, no i złego stylu życia. Nie można przecież powiedzieć, że nie wiedzieliśmy na przykład, że nadmiar słodyczy szkodzi, że siedzący tryb życia szkodzi, że jedzenie fast foodów jest złe. Nie wiedzieliśmy o tym. Nie wiedzieliśmy. Mówi się o tym absolutnie wszędzie od lat, więc jeżeli ktoś je i żyje w ten sposób, no to niestety robi to świadomie. Przypominam, że pacjent z cukrzycą typu drugiego przechodzi najpierw przez wszystkie poprzednie etapy, przy których migają już lampki ostrzegawcze. Osoby z samą insulinoopornością czy stanem przedcukrzycowym mogą jeszcze temu całkowicie zaradzić, no ale z różnych powodów nie robią tak naprawdę zbyt wiele, żeby zatrzymać tą drogę do cukrzycy. Kolejna sprawa jest taka, że jak już wdrożymy odpowiednie nawyki żywieniowe
i poprawimy swój styl życia, no to nie możemy sobie przede wszystkim odpuścić. Te zalecenia, które wcześniej wymieniłem, trzeba wprowadzić do swojego życia na stałe i się ich trzymać. Lekarze bardzo często mówią, że pacjent był na diecie, wyniki były dobre, ale po pół roku po prostu mu się znudziło. Co można zrobić? Moim zdaniem, zanim zaczniemy obwiniać złych lekarzy, że nas nie leczą, powinniśmy przede wszystkim uderzyć się w pierś i zastanowić się, czy na pewno trzymaliśmy się sumiennie wszystkich przekazanych nam zaleceń. Osoby, które na niektórych kanałach na YouTube robią z lekarzy wrogów pacjentów, niech dalej polecają dietę ketogeniczną czy post przerywany. Nie ma sprawy, jeżeli komuś to pomaga bardziej niż szkodzi, to czemu nie? Mam tylko wielką prośbę. Proszę nie mówić, że zalecenia i lekarze są źli. Ja polecam zastanowić się nad tym, co takiego robią osoby z cukrzycą, które stosują się do tych powszechnie przyjętych zaleceń i mają bardzo dobre wyniki i wchodzą w remisję. Oraz nad tym, dlaczego większość osób, wiedząc, że ich dieta jest zła, nie robi z nią nic przez wiele lat. To będzie lepsze niż budowanie jeszcze większego muru między lekarzami. Tego tak naprawdę jest już pod dostatkiem. Zacznijmy pracować wspólnie na dobro pacjentów w Polsce. Jak pokonać cukrzycę? Osoby, które odnoszą sukcesy w walce z cukrzycą, mają jedną wspólną cechę. Oni po prostu trzymają się zaleceń i nie odpuszczają. Nie tylko cofają ten samochodzik, ale cały czas naciskają mu na hamulec, żeby zatrzymać postęp choroby. Do tego trzeba pamiętać, że postępy przychodzą po czasie, nie od razu. Tak samo jak cukrzyca potrzebowała czasu, żeby się u nas rozwinąć, prawda? Ja oczywiście za wszystkich pacjentów jako pacjent trzymam kciuki. Jakąkolwiek metodę leczenia postanowicie wykorzystać. Najważniejsze jest jednak to, żeby robić to sumiennie i uczciwie. Nie dla lekarza, ale dla samych siebie i mówię Wam to jako pacjent. No i to by było na tyle. Od dawna czułem, że powinienem zabrać głos w tej sprawie, no bo ja widzę dużo takiego naginania faktów i manipulowania za pomocą słów. Ja takie rzeczy bardzo szybko wyłapuję, nawet swoją pracę magisterską pisałem właśnie o manipulacji. I oczywiście nie chcę wytykać palcami i wskazywać, kto mówi tak i tak w internecie. Ja naprawdę nie potrzebuję żadnej dramy czy wojny. Mi zależy tylko na tym, żeby nie oszukiwać innych diabetyków, bo jesteśmy, jak wiecie, jedną diabfamilią, pamiętajcie. Jeżeli zgadzacie się ze mną, możecie zostawić pod tym filmem łapkę w górę, możecie też napisać komentarz i zostawić subskrypcję, no bo dzięki temu ten film dotrze do większej liczby osób. I może tym osobom pomoże. Z mojej strony to już będzie wszystko. Widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam jak zawsze dobrych cukrów. Cześć!